Ed, najczęściej określany przez jego pseudonim podwójne D, jest jednym z trzech bohaterów filmu Ed, Edd & Eddy. Jest fizycznie najsłabszym, ale najinteligentniejszym członkiem Edów. Ma na sobie czerwoną koszulkę, okazjonalnie pomarańczową, fioletowe shorty, długie czerwone skarpetki do ud, turkusowe buty z żółtymi podeszwami i czarną czapkę narciarską z dwoma białymi paskami z każdej strony. W nocy Ed nosi żółty kombinezon oraz czapkę. Sezon 5 pokazuje, że zamiast tego śpi w jasno-niebieskiej i białej szlafmycy. Ma trzy czarne włosy, które wystają spod jego czapki w stylu podobnym do Ediego, ale skierowane w dół zamiast w górę. Jego dwie najbardziej godne uwagi cechy fizyczne to duży podbródek, podobny do Kevina i szczelina między zębami. W pierwszym sezonie jego skóra była jasno-żółta, ale stopniowo stawała się bardziej piaskowa. Jego kolor oczu okazał się niebiesko-zielony. Jest dość skrupulatnym, ale życzliwym młodzieńczem o dobrych intencjach. Potulny, uprzejmy i zdyscyplinowany. Chętnie przestrzega praw i przepisów swojej społeczności. Z miłością i pragnieniem porządku od czasu do czasu podejmuje rolę rozjemcy. Jest niesamowicie delikatny i akceptujący, choć czasami niezręczny i nieśmiały w swoich interakcjach, szczególnie z osobami płci przeciwnej. Chociaż uważany jest za wyrzutka, jest ogólnie szanowanym, jeśli nie docenianym członkiem swojej grupy rówieśniczej, któremu chętnie doradza i pomaga w razie potrzeby. Podczas jego interakcji z innymi dziećmi często sugeruje się, że gdyby nie Ed i Eddy, Ed byłby mile widziany w ich grupie. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że Ed ma bardzo odległe relacje z rodzicami, ponieważ karteczki samoprzylepne są jedynym środkiem komunikacji w jego domu. Jednak w małym Edu mamy, Ed twierdzi, że jego rodzice zawsze masują mu stopy olejkiem przed pójściem spać oraz robią inne miłe rzeczy, których mówi w odcinkach. Mimo to rodzice Eda są jedynymi rodzicami w serialu, którzy codziennie komunikują się ze swoim dzieckiem, ponieważ dorośli zwykle nigdy nie pojawiają się w serialu. Chociaż jego rodzice prawie nigdy nie są w domu, Ed jest im bardzo lojalny. Niejednokrotnie stwierdzono, że Ed jest jedynakiem, jedynym z Edów, który nim jest. Młodszą wersję Eda można było zobaczyć w jednym z odcinków. Ubrany w czerwono-pomarańczową koszulę, fioletowy kombinezon i nieco za dużą czarną czapkę narciarską. Ma też dwa duże przednie zęby i jest inteligentny i uprzejmy jak jego starsze ja. W tym samym odcinku okazuje się, że Ed przeniósł się do Peach Creek jako maluch i spotkał Eda i Ediego, gdy próbowali go oszukać. Stary Ed również pojawił się w jednym z odcinków. Nosi normalną czerwoną koszulę, podciągnięte fioletowe spodnie z paskiem i nadal ma to samo czarne nakrycie głowy. Jego skóra również stała się pastowata i miękka. Wydaje się, że starość sprawiła, że stał się trochę bardziej roztargniony, ponieważ często mówi o rzeczach, które mają niewiele lub nie mają żadnego związku z obecną sytuacją. W usuniętej scenie pokazano, że jest żonaty z otyłą Mary Kanker. Jest pierwszą postacią, która pojawiła się w serialu. Rozmiar buta Eda to 5. W jednym z odcinków okazuje się, że Ed ma norweską koleżankę o imieniu Gerta. Drugie imię Eda to Marion. W polskim dubbingu serialu Ed nazywa się Chudy Ed. To dlatego, że polscy reżyserzy uważają, że bezpośrednie tłumaczenie Double D byłoby zbyt długie. Niewiele wiadomo na pewno o tym, co znajduje się pod jego czapką. W jednym odcinku jest tak zdesperowany, by utrzymać to w tajemnicy, że Eddy był w stanie szantażować go, by pomógł mu zemścić się na Kevinie, grożąc, że powie dzieciakom ze ślepej ulicy, co ma pod kapeluszem. Teoria blond włosów wywodzi się z błędnie przeczytanego wywiadu, który był kiedyś obecny na nieaktywnej stronie internetowej AK Cartoon, w którym pracownik został poproszony o zdanie. Aktor podkładający głosy Eda z przymrużeniem oka zasugerował, że bliźniak syjamski może chować się pod jego czapką. Ed, Eddy i Sara są jedynymi postaciami, które kiedykolwiek widziały to, co kryje się pod jego czapką. W jednym z odcinków czapkę Eda zdejmuje się na chwilę, odsłaniając czubek jego głowy po raz drugi w serii. Na podstawie reakcji Eda i Ediego, zwłaszcza Eda, mówiącego czy to boli, możliwe, że pod kapeluszem ma bliznę lub deformację. Możliwe jednak, że Ed i Eddy żartowali z tego co widzieli. O jakiej postaci z Eda i Ediego chcielibyście kolejny odcinek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarliście do końca materiału, to zostawcie komentarz o treści Ed.